witam Państwa serdecznie na moim kanale Z Polskiego na Nasze. Dziękuję za subskrypcje, za polubienia i komentarze. Dzisiaj zajmiemy się trzecim już rodzajem literackim, jakim jest dramat. Jak rozpoznać utwór dramatyczny? Przede wszystkim po tej warstwie zewnętrznej. Mamy bowiem podział na akty i sceny. Na tekst główny i poboczny. Tekst główny to nic innego jak wypowiedzi bohaterów, natomiast tekst poboczny, czyli didaskalia, to wskazówki dla reżysera i wskazówki dla aktorów, w jaki sposób mają się wypowiadać, czy jak ma wyglądać przestrzeń, w której się znajdują. W dramacie nie ma miejsca na narratora, nie ma również żadnego podmiotu lirycznego. Bohaterowie charakteryzują się sami poprzez słowa i czyny. Do gatunków dramatu zaliczymy tragedię antyczną, dramat z jego odmianami dotyczącymi poszczególnych epok, na przykład dramat romantyczny, dramat szekspirowski czy dramat młodopolski, a także komedie. Tak, właśnie komedie. Często nam się wydaje, że utwór dramatyczny to utwór smutny, ponury, źle się kończący. Jednak musimy pamiętać, że do dramatu zaliczamy komedię. Wszystkie utwory dramatyczne są pierwotnie przeznaczone do wystawienia na scenie. A my, to co mamy w formie zapisu, to taka wersja literacka tego, co powinno znaleźć się na scenie. Tragedia antyczna wyrosła z uroczystości ku czci boga Dionizosa. Najpierw odbywały się małe i wielkie Dionizje. Śpiewano pieśni ku czci tego boga, które nazywamy dytyrambami. Najbardziej znanymi tragediami jest Król Edyp i Antygona, autorstwa Sofoklesa. Tragedia antyczna charakteryzuje się określonymi cechami. Przede wszystkim jest to jedność czasu, miejsca i akcji. Tematyka jest zawsze zaczerpnięta z mitu. Na scenie mogą występować tylko trzy osoby. Nie było tu mowy o scenach zbiorowych. Ważną rolę odgrywa chór. Pamiętamy, że bohaterowie uwikłani są w konflikt tragiczny. Konflikt tragiczny jest to istnienie dwóch równoważnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohatera doprowadzi go w końcu i tak do katastrofy. Wyróżniamy również zasadę decorum, zasadę mimesis. Ważne jest tutaj też pojęcie fatum. Na te wszystkie zagadnienia i na interpretację, dokładną analizę tragedii antycznej poświęcę następny odcinek. W tragedii antycznej nie mamy podziału na akty i sceny. Budowa tragedii antycznej wyróżnia się od innych tekstów dramatu. Mamy tutaj prologos, parados, czyli pieśń chóru, który wchodzi na scenę. Są epeisodiony, to dialogi, monologi aktorów, bohaterów. Są stasimony, czyli pieśni chóru, które przeplatają te właśnie dialogi. Jest exodos, czyli pieśń chóru na wyjście. Kolejnym gatunkiem jest dramat szekspirowski, zwany elżbietańskim. W dramacie szekspirowskim jest już podział na akty, podział na sceny. Są sceny zbiorowe, sceny walk. Zamiast chóru występują wiedźmy. Tak rzecz się ma w przypadku Macbetha. Zerwano już z zasadą dekorum, występują sceny krwawe. Kolejnym dramatem jest dramat romantyczny. To przysłowiowa kula u nogi uczniów liceum. Jako przykład dramatu w szkole średniej omawiamy Dziady, część trzecią Adama Mickiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego. W tych dramatach zerwano już całkowicie z zasadą jedności czasu, miejsca i akcji. Występują oczywiście sceny zbiorowe. Występuje świat duchów obok świata realistycznego. I Konrad, i Kordian wygłaszają swoje monologi. Monolog
w utworze dramatycznym, to tyrada. Temu zagadnieniu też poświęcę osobny odcinek, gdyż nie jestem w stanie tutaj przy omawianiu rodzajów literackich skupić się na tym bardziej. W okresie Młodej Polski również powstaje i rozwija się dramat, zwany dramatem modernistycznym czy dramatem młodopolskim. Warto tu przytoczyć nasz dramat narodowy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W Weselu całkowicie zerwaliśmy z zasadą trzech jedności. Występują sceny zbiorowe, ale występują też duchy, które ukazują się poszczególnym osobom dramatu. Warto zwrócić uwagę również na dramat współczesny. Za przykład niech posłużą chociażby Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza albo Kartoteka Różewicza. Tutaj już zdarzyć się może wszystko. Świat posunięty jest do granic absurdu, groteski. Mamy tutaj do czynienia z kategorią czystej formy. Poruszone są problemy filozoficzne i egzystencjalne. Utworem dramatycznym jest również komedia. Co jest charakterystyczne dla komedii? Oczywiście komizm. Komizm to kategoria estetyczna. Mamy do czynienia z komizmem sytuacji, komizmem postaci i komizmem słowa. Przykładem komedii jest Zemsta Aleksandra Fredry. Elementy tragedii i komedii łączy gatunek zwany tragikomedią bądź tragifarsą. Za przykład może służyć tutaj moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie mój kanał Z Polskiego na Nasze.